Saga pod tytułem Nowy selekcjoner reprezentacji Polski dobiegła końca. Następcą Czesława Michniewicza został doświadczony Portugalczyk Fernando Santos. Oczywiście spotkało się to z żywiołową dyskusją na temat nowego szkoleniowca. Nie brakuje tradycyjnych w tym przypadku narzekań. Czy można uznać, że selekcjoner kadry narodowej to jeden z najbardziej krytykowanych zawodów w Polsce nawet jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Sprawdźmy tę tezę, witam Was bardzo serdecznie, Football bez cenzury. A nowi widzowie cały czas mogą odbierać prezent od sponsora kanału Betfan, mianowicie 200% bonusu od dokonanej wpłaty. Wpłacacie na przykład 50, a gracie za 150 zł. Został powołany na selekcjonera. Jest to Filipę Santosz. Fernando Santos to człowiek, który doprowadził Portugalię do Mistrzostwa Europy oraz triumfu w Lidze Narodów. To największe sukcesy w historii tej reprezentacji. Selekcjonera z takim CV jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Był oczywiście Leo ben Hacker, który za Ajaxem i Realem Madryt zdobywał Mistrzostwa Kraju, ale na niwie reprezentacyjnym nie odnosił sukcesów. Największym było wprowadzenie na Mundial Trinidadu i Tobago. Mimo to już dziennikarze i kibice doszukują się minusów nowego selekcjonera. Lekcjonera. Pierwszym jest jego wiek. Fernando Santos skończył w październiku 68 lat. Nigdy w historii starszy szkoleniowiec nie zaczynał pracy w reprezentacji. Swoją pierwszą samodzielną pracę trenerską rozpoczął 35 lat temu. Gdyby udało mu się poprowadzić Polskę na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, stałby się dopiero piątym trenerem, który pojawił się na tej imprezie po 70. Wywołuje to obawy, że w tym wieku Santos może być już nieco wypalony i nie mieć takiego zapału do pracy jak dawniej. Pojawiają się nawet głosy, że w tym wieku nie zapewni drużynie energii, której ta potrzebuje po ostatnich zawirowaniach. Fernando Santos wzbudza też obawy przewiązaniem do zbytnio zachowawczy, i defensywnej taktyki. Nasuwa to skojarzenia z Czesławem Michniewiczem, który właśnie za to był najczęściej krytykowany. Poprzedni selekcjoner to przykład tego, jak trudno opinii publicznej zaufać człowiekowi, który obejmuje to stanowisko. Po zatrudnieniu Michniewicza pojawiały się nawet zarzuty, że zdecydowały o tym znajomości i układy menedżerskie pomiędzy trenerem a prezesem polskiego związku piłki Nożnej. Myślę, że zdecydowało lobby dziennikarsko-menedżerskie opcja. Menedżerem pana Czesława jest Mariusz Piekarski, wywodzący się z tego miasta, podobnie jak prezes PZPN Cezary Kulesza. To może wiele wyjaśniać, mówił wówczas Jacek Kazimierski, były trener bramkarzy w reprezentacji Polski, dodając, że ma obawy, że wybór ten odbije się czkawką. Kariera Michniewicza w reprezentacji upływała w cieniu afer. I to od samego początku. Tuż po jego zatrudnieniu nie mówiło się w mediach o jego warsztacie trenerskim, ale o nie jasnej przeszłości związanej z korupcyjną aferą fryzjera. Jak się okazuje, takie rzucanie nowemu trenerowi kłód pod nogi przez media nie były w jego przypadku wyjątkiem. Różne redakcje już tworzą artykuły na temat niedawnych problemów Fernando Santosza z prawem. W listopadzie ubiegłego roku trener stanął przed sądem w związku z unikaniem płacenia należnych podatków. Uznano go za winnego i musiał zapłacić skarbowi państwa 4,5 miliona euro. Kiepski PR od otrzymał także na start Paulo Souza, któremu od razu zaczęto przypominać wszelkie większe i mniejsze konflikty z pracodawcami, które często kończyły się burzliwym odejściem. Choć w tym przypadku obawy okazały się słuszne. Opinia publiczna w przeszłości potrafiła mieć wpływ nawet na wybór selekcjonera. Tak było w 2009 roku, gdy o stanowisko rywalizowali Franciszek Smuda i Henryk Kasperczak. Obaj przez lata byli na szczycie listy życzeń kibiców w całym kraju. Bardziej domagano się jednak smudy, gdyż Kasperczak miał za sobą kiepski okres, zwieńczony spadkiem z ekstraklasy z górnikiem zabrze. Gdy ostatecznie dokonano wyboru smudy, nawet on sam nie miał wątpliwości, kto wpłynął na taką decyzję, i na pierwszej konferencji zwrócił się do kibiców słowami: Na wstępie chciałbym podziękować za wsparcie. Jestem ogromnie szczęśliwy, że ten wybór dokonany był przez całe społeczeństwo. Żalu nie ukrywał wówczas Kasperczak, który komentował, że smudy. Smudę zatrudniono jedynie po to, by uspokoić opinię publiczną. Nieudana kadencja Smudy, zwieńczona klęską na Euro 2012 pokazała jednak, jak łatwo na tym stanowisku przejść drogę od bohatera do zera. Trener stał się pośmiewiskiem i wrogiem publicznym numer jeden. Nazywano go dyzmą polskiego futbolu, idąc za przykładem Artura Borusa, który nazwał tak selekcjonera jeszcze dwa lata przed Euro, w wyniku tak zwanej afery samolotowej. Smudę krytykowano na koniec za wszystko. Dobór kadry, taktykę, kontakty z mediami, a przede wszystkim za brak reakcji na wydarzenia boiskowe i zmiany w składzie. Co ciekawe, jeden z ekspertów, Maciej Murawski, dla kontrastu po meczu z Grecją, pochwalił za zmiany trenera rywali, którym był Fernando Santos. Podobną drogę od nieba do piekła, jak Franciszek Smuda, przeszedł również Adam Nawałka. Euro 2016 było pierwszym w XXI wieku turniejem, na którym Polska wyszła z grupy i dotarła do ćwierćfinału. Tam zatrzymał nas dopiero późniejszy triumfator Portugalia z Fernando Santosem na ławce trenerskiej. Wystarczyły jednak dwa lata, by po Mistrzostwach Świata w Rosji uwielbiany selekcjoner znalazł się w ogniu krytyki. Krótko przed mundialem Nawałka zaczął eksperymentować z ustawieniem taktycznym. Rozregulowało to sprawnie działający zespół i mundial skończył się klęską. Zmianą spojrzenia na pracę Nawałki, zależnie od wyników, świetnie pokazał felieton jednego z dziennikarzy, który po mundialu napisał. Kiedy wygrywaliśmy, to wszystkie najbardziej wyrafinowane pomysły Nawałki, jego perfekcja w doborze najmniejszych detali, jak kształt stolików jadalni, docinanie trawy na ustaloną liczbę milimetrów, loty helikopterem na niewielką odległość czy materace, na których mieli siadać zawodnicy zamiast na trawie, uchodziły za szczyt profesjonalizmu. Dziś mam wrażenie, że także w oczach pracodawcy, jako fanaberią, zbytek. Po Euro 2016 pisano też, że Nawałka po Potrafił wydobyć potencjał z piłkarzy, którzy wtedy osiągnęli życiową formę, a turniejem zapracowali sobie na wielkie transfery. Po Mundialu 2018 narracja się odwróciła i mówiono, że to trener zawdzięczał sukces piłkarzom będącym w najlepszej dyspozycji. To kolejny przykład odmiany opinii na podstawie najświeższych wyników. Odmiennej opinii z kolei nie mieliśmy przy kandydaturze Jerzego Brzęczka, który od samego początku był niemiłosiernie krytykowany przez kibiców, jak i media. I to niezależnie od tego, czy poprowadził pierwszy trening, odniósł pierwsze zwycięstwo, remis, porażkę, czy wywalczył awans na mistrzostwa Europy 2020. A po fakcie można stwierdzić, że jego praca w reprezentacji była bliźniaczo podobna do tej, którą zaoferował Czesław Michniewicz, biorąc pod uwagę styl gry kadry, zapewniony cel, jakim w przypadku Jerzego Brzęczka był awans na Mistrzostwa Europy 2020 oraz utrzymanie się w Lidze Narodów. Z taką zmienną polaryzacją nastrojów będzie musiał zmierzyć się też Fernando Santos. Już teraz zarzuca mu się, że podobnie jak Michniewicz lubuje się w grze defensywnej, stawiając wynik znacznie ponad styl gry. Istnieją więc realne obawy, że tak samo będzie prowadził reprezentację Polski. Tym bardziej, że nie będzie dysponował tak kreatywnymi i technicznymi Zawodnikami z przodu, jak było to w Portugalii. Santos za taki styl gry nie był krytykowany jedynie w swoim kraju, ale także w Grecji, którą poprowadził do ćwierć finału Euro 2012. A pamiętamy, że tamtejsi kibice raczej mają pozytywne skojarzenia z defensywną taktyką Euro 2004 i końcowe zwycięstwo. Wiele dyskusji wzbudziły także ostatnie Mistrzostwa Świata, a zwłaszcza decyzja o posadzeniu Cristiano Ronaldo na ławce rezerwowych w w meczach fazy Pucharowej. Była to bardzo odważna decyzja, która po porażce z Marokiem została mocno skrytykowana. Pokazało to jednak, że dla Santosza liczy się aktualna forma, a nie nazwisko, a z tym wielokrotnie różnie bywało w polskiej reprezentacji. W każdej Portugalii Santos dysponował takimi graczami jak Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes czy Teja Ofelicz. A mimo to zarzuca mu się, że nie potrafił wykorzystać takiego potencjału ofensywnego, grając byt ostrożnie. Jednak czy jest to do końca prawdziwe? Oczywiście zespół Santosza poprawnie grał w defensywie, skupiając się przede wszystkim na tym aspekcie gry, ale nie oznacza to tego, że zaniedbywał zadania ofensywne. W ostatniej lidze narodów Portugalia strzeliła w 6 me w meczach 11 bramek, w eliminacjach do mundialu 17 bramek w 8 meczach, plus 5 w dwóch spotkaniach barażowych. Na mundialu aż 12 goli w 5 spotkaniach. Drużyna pod jego wodzą potrafiła więc również atakować. Zanim skrytykujemy i ocenimy nowego selekcjonera, dajmy mu po prostu trochę popracować. Nie możemy wymagać zbyt wiele, bo nie jesteśmy reprezentacją, na którą przychylnym okiem spojrzą najlepsi trenerzy świata. A Fernando Santos to i tak duże nazwisko, jak na nasze realia trudno byłoby znaleźć równie dobrze rokującego kandydata będącego realną opcją dla naszej kadry, bo samo wpisanie na listę życzeń topowych szkoleniowców byłoby w naszym przypadku bujaniem w obłokach. A nawet gdyby się znalazł to i tak można założyć, że byłby krytykowany. Nikogo nie zdziwiłoby, gdyby czysto teoretycznie oczywiście selekcjonerem polskiej kadry został Pep Guardiola, a w opinii publicznej pojawiłyby się głosy, że nigdy nie pracował z reprezentacją, a sukcesy od tylko w tak zwanych samograjach, w których poradziłby sobie każdy. Warto jednak obdarzyć nowego selekcjonera kredytem zaufania i życzyć mu powodzenia w nowej pracy, z pożytkiem dla całej piłkarskiej społeczności. A jakie Wy macie zdanie w temacie Fernando Santosza w reprezentacji Polski i ogólnie krytyki, która spływa na selekcjonerów? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, nowe osoby do subskrypcji kanału. Dziękuję za 115 tysięcy, lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Trzymajcie się i do usłyszenia.